Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj po długim czasie, kiedy nie gościliśmy, przyjechaliśmy tutaj do kolegi Krzysztofa Zymlińskiego. Ja bardzo mile wspominam tutaj pobyty, bo pamiętam, że chyba jak zacząłem kręcić filmy, fotoreportaże, to chyba pierwszy, Krzysztof, z tobą nakręciliśmy. Ty miałeś, prezentowałeś takiego młodego, chyba to był syn Ronaldo, jeszcze chyba gołąb czerwony albo połowy. I to zima była, pamiętam, to jeszcze się tak człowiek uczył filmować, żeby to szybko w miarę szło i pamiętam w gołębniku dość zimno było wtedy, ale jak się nazywa, udało nam się zrobić, no i między tym się zaczęło i ileś już lat, że tak powiem, tych fotoreportaży powstało, a teraz do kolegi Krzysztofa wróciliśmy, no w zeszłym roku nie było nam odwiedzić u kolegi Krzysztofa też z przyczyn osobistych, no po prostu nie było tak aktywny, jeżeli chodzi o sport gołębiarski, ale właśnie go teraz zapytamy, bo na początku lotowałeś, przypomnijmy, w oddziale tutaj 050 Kłobuck, kiedy się poznaliśmy, z Kłobucka się przeprowadziłeś tutaj, później się przeprowadziłeś raz tam do no pod coś takiego. Teraz znowu jesteś tutaj, ale już oddziału tego 050 Kłobuck wiadomo nie ma, a oddziałów też tutaj różnych w okolicy i przybywa, ubywa, tutaj jest różnie, tak? Jak tu jest z lotowaniem teraz? No teraz tak się stało, że nie mam gdzie lotować gołębiami. Ale co, nie chcą cię przyjąć, czy co? No, nie chcą mnie przyjąć, uważają, że za dużo im zabieram puarów i tak dalej. No. No w tym roku jak lotowałeś? Bo trochę lotowałeś jednak, tylko bardzo no, daleko, nie? No, wchodziłem do Osimka, ale to 80 km w jedną stronę. To ciężko. Gołębnik też tak na uboczu. Ciężko po prostu w ogóle z dojazdami, tylko tak po prostu lotowałem. No tak, bo pojechać na koszowanie 80 km, wrócić to jest 160, później pojechać z zegarem to jest znowu 160, czyli 320 km to wychodzi, jakby się nie patrzeć, nie? No, ale to chodziło tylko o przelatowanie gołębi. Mhm. Teraz masz gołębi w hodowli dalej dużo, bo tutaj troszeczkę w tym roku no niestety z przyczyn zdrowotnych, ale to takich osobistych powiedzmy, Krzysztof musiał się czym innym zająć, a natomiast teraz hodowla twoja liczy obecnie ile gołębi mniej więcej? No dosyć dużo jeszcze jest tych gołębi. W rozpłodzie mam jeszcze około 100 par gołębi. No i do lotników około 120. Mm-hmm. Ty będziesz się chciał, oczywiście te wszystkie będą do sprzedaży praktycznie? Ja bym chciał zlikwidować całkowicie hodowlę. Tylko to nie jest tak łatwo sprzedać to taką właśnie, ilość gołębi właśnie. No, i dlatego zacząłem sprzedawać te gołębie od gołębi rozpłodowych. Czyli... No widzieliśmy to, przypomnijmy, to były gołębie Hermana Beverdama, tak? Beverdana, tam były Sangersa. I Geringsy, to były dużo Geringsów było w tych Beverdamach, nie? Vandanabele, Geringsy. Mm-hmm. Tam marka Polina gołębie, dużo takich, przede wszystkim markowe gołębi, to są zdrapy gołębi. Gołębie są wyselekcjonowane, to są gołębie, nie tak, że tam pojechałem na przykład do drapy i kupiłem sobie gołąbka i go tutaj wystawiam, czy młode po nim. To są gołębie, które przeszły ostrą selekcję, które dawają super potomstwo. Gołębie, które się po prostu wybijają w lotach. Powiedzmy takie loty na No, my trzy gołębie od ciebie mieliśmy w naszym gołębniku w Kosakowie, tam z kolegą Maćkiem Wudzikiem. Dziękujemy bardzo, bo nam te gołębie zostały i tam nawet chyba jeden był na locie chyba pierwszy kiedyś, ale tym locie ze wspólnym gołębnikiem, tak, że tam można sobie te wszystkie wyniki u nas zobaczyć, one jeszcze będą w przyszłym roku latać, także na razie mamy te gołębie, a inni co zakupili to też są pewnie zadowoleni, ale też jeszcze powiedzmy teraz masz wystawione młode też gołębie z tych gołębi, o których mówiłeś, prawda? Tak, to są wszystko z mojego rozpłodu. Jaki numer on miał oddział teraz? Ten z Ozimka? W tej chwili został, może taki oddział powstaje w tym momencie, to jest oddział Krzepice, tam było tylko 16 hodowców, ale już przyszło kilku hodowców, jest nas już około 50. O, to dobrze, żeby ważne, żeby więcej jak 20 chociaż minimum, tak, nie? To będzie nowy oddział? Znaczy to jest oddział Stare Krzepice. Jaki numer on ma? 04? 387. Aha, 387. Tak. Ale tam się porozwiązywali, poodchodzili, bo to był ten okres przejściowy. I tak to się miało, a nie inaczej. No tutaj właśnie to jest problemem właśnie przejścia różnych, te oddziały powstają, niszczą, ale zasadniczo no, starajmy się tak zawsze wszystko robić, żeby tych jak najwięcej jeszcze hodowców było i tych lotujących przede wszystkim, że no, by miał kto tutaj, że tak powiem, przejąć hodowlę, bo ty masz pecha, bo dwie córki nie interesujące się kompletnie gołębiami, wręcz odwrotnie. Tak chciałem już ograniczyć troszeczkę tą hodowlę. No tego nie oszukamy niestety. No, mamy właśnie te, przypomnijmy właśnie ksiądz Jerzy Kostosz też, przecież mamy jego gołębie na aukcjach z kolegą Ryszardem. No zachorowali nawet przez gołębie trochę i też muszą ograniczyć hodowlę, bo nie da rady, jeżeli człowiek jest młody, to sobie idzie. Natomiast z wiekiem to niestety to już tak jest. Ale no. Ja to już jestem dawno uczulony na ten pył od gołębi, dlatego ja mam tam wszystko to na rusztach, tak. Staram się jak najmniej wchodzić, ale pomimo wszystko to odczuwam. Ale też
Inne przyczyny są tego, że nie chcę lotować już wyrmian. Powiedzmy jeszcze tak, wracając do tych gołębi. Te gołębie młode, które masz, to są przelotowane, czy to są z rozpłodu? To są trzeciego lęgu wszystkie gołębie z rozpłodu. Po gołębiach rozpłodowych. Braci te gołębie, które brały udział u mnie w lotach. Z najlepszych par, jakie posiadam. To powiedzmy może, jakie to są na przykład gołębie tam. No to są... Teraz, bo jak wyprzedałeś już część Beverdama, ale tu jeszcze jakieś potomstwo ich jest? No tak, no to część Beverdama, to ja tam niewiele sprzedałem tych gołębi, ale to nie chodzi tylko o Beverdama, bo tak jak wcześniej mówiłem, tam są gołębie Sangersa, ja mam bardzo dużo gołębi od drapy. Z tych, co u mnie tam Szczampa, z Karla, z tych gołębi starych jego, to są gołębie wybitne. Tutaj... Tam z Poker Face'a było też tak, chyba, nie? No. Tak, sam osobiście nie miałem olimpijczyków, nie wyhodowałem, ale z tych gołębi, które ja sprzedałem, bardzo dużo w Polsce jest olimpijskich gołębi. Także te gołębie... Moim zdaniem to są gołębie wyjątkowe, to nie są tak, że ja już wcześniej mówiłem, pojechałem sobie, kupiłem jednego gołębia, bo tam były dziesiątki. No, u drapy ja na przykład kupiłem 300 gołębi, a jest 10 wyjątkowych, co daje super potomstwo. Tak samo u Marcela Sangersa od lat gołębie biorę. Przypomnijmy, Marcel Sangers dużo ma Kopmanów chyba, oryginałów, nie? Ta stara linia. Ta stara, a nowsze? No nowsze to różne tam gołębie są, ale to są wszystko Marcela Albrechta i tak dalej z tych gołębi. To są takie wszystko markowe gołębie. No uważam, że to są gołębie wyjątkowe wszystko. Zawsze się starałem mieć takie tylko gołębie. No i dlatego może dobrze lotowałem. I teraz no tak się stało, a nie inaczej. Po prostu. Tutaj powiedzmy te gołębie, które teraz masz na sprzedaż, jakby ktoś chciał, to może oczywiście przyjechać, zobaczyć można, sobie, oczywiście, tak? Tutaj. Oczywiście. W jakich godzinach najlepiej? No ja jestem trochę czasowy w tym momencie. Także można zadzwonić wcześniej tutaj. Lotniki są do sprzedania. Wszystkie gołębie, jakie posiadam w tej hodowli, mogę sprzedać. Tutaj będziemy sukcesywnie te gołębie na aukcjach wystawiać. Zawsze tam tutaj coś nowego będzie dostawiane. Także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami. Także bardzo dziękujemy. Życzymy powodzenia, żeby gdzieś dało radę w przyszłym roku jeszcze, żeby coś tych gołębi zostało i żeby dało radę coś lotować. Zobaczymy, jak to będzie. Także dziękujemy i do zobaczenia. Dobry lot. Tam wśród tych gołębi, które mamy, te młode na sprzedaż, są też potomkowie, tutaj chyba od Verkamena, co nie wspominaliśmy w ogóle, tak? Tak, tam dosyć dużo gołębi jest z Elektro, z Verkamena. Tam są... Ty masz oryginały, czy od kogoś te Verkameny? To są też gołębie od Beverdama. Aha. Ale to są blisko, bo to są wnuki, to są imbredy takie na Elektro. Mhm. Tu są dużo też gołębi od Debakera, od Chrisa Debakera. Chris Debaker, tak. No, to są z Belgii gołębi, ale to są czyste gołębie Vandenabele. Mhm. Czyli tam Vandenabele, Debaker i Rick Coles to są te same gołębie. Mhm. Przeglądnij sobie jeszcze spokojnie, żeby można było tutaj zobaczyć, na co hodowcom zwrócić uwagę. No, to są te gołębie od tego Polina, od Marka Polina. O właśnie, bo też wspominałeś, a mnie, bo nie mówiliśmy. Wszystkie te gołębie z tych gołębi olimpijskich, z najlepszych. Mhm. Czyli takie gołębie tam właśnie mamy, czy coś jeszcze, pokaż mi jeszcze, może coś sobie przypomnisz, jak tak przeglądniesz, bo o tych już drapach innych mówiliśmy. Od Schumachera też gołębie. Ale Markusa Schumachera? Tak, dużo tych gołębi jest, tam są potomkowie tych gołębi, ja ich tutaj mam około 20 sztuk. Tego Markusa Schumachera, to tam Schatz Schumacher, ta spółka, tak, co była? Tak, aha. Tak. To są z którego roku gołębie? To są 17 zeszłego roku. Ale aha, bo rzeczywiście, roku, on sam. Tak, no. Się bardzo dobrze, od Tino Bergmana te gołębie. Tino Bergeman, tak. No, firma Paloma, którą reprezentował w swoim czasie, czy nie wiem, czy jeszcze reprezentuje właśnie cały czas, to właśnie mają nawet karmę Tino Bergemana tam, nie? Albert Derwa widzę. Tak, też są z Alberta Derwy. Bo Michel van Lint widzę też, rodowód poznaje to. To są te gołębie, które zostały, a tutaj kogo mamy? Od van Linta miałem około 60 sztuk, od ja pamiętam. Walkera te gołębie tak. Też. O, także tutaj widzimy, o ja tu mamy te Andreasa Drapy, zobaczmy, to są te starsze gołębie właśnie, ja pamiętam. To jest akurat ten młody gołąb, to jest 16. Jeszcze tak ja... Ale tu są gołębie z 11. Ja tu roku. Może Krzysztofa trochę pochwalę jedną rzeczą, bo przypomnijmy sobie, jak w latach tych wcześniejszych, kiedy Krzysztof wystawiał rodowody, to miał takie ręcznie wypisywane. To były też takie, które u nas w firmie powstawały, takie szybkie do matka i ojciec. I jako załączniki były rodowody rodziców. Teraz Krzysztof korzysta też z naszego programu Promek. Właśnie zachęcam wszystkich, kto chce, on jest za darmo do pobrania na stronie www.kromek.com. promek.pl. Tam można sobie ten program ściągnąć i Krzysztof z tego programu korzysta i pokaż jakiś rodowód, jak wygląda, bo co jest warte, no pokaż jeden jakiś. To pokażemy młodego jakiegoś. Masz tu gdzieś? Żebyśmy pokazali. Nie, taki dokładnie, ale to taki dokładnie on jest wypełniony, bo tam tutaj sam wypełniałeś to, uzupełniałeś, czy córka, czy kto? No to żona mi pomaga trochę, ja sam, bo to jest dosyć duże roboty. No wiadomo, do tych tylu pokoleń, no ale jest to rzetelnie zrobione.
Widzimy, jak, jaki postęp jest. A przy okazji można sobie też zobaczyć rodowody rodziców tam na stronie internetowej. O, właśnie, Dirk Leckens. One były takie, dużo było szpaków i strych. Ale chyba dużo ci nie zostało już tych Dirka Leckensa. Nie zostało mi dużo, bo one mi się troszeczkę wyrodziły, te gołębie. Mm-hmm. Najlepsze gołębie są teraz niebieskie, nie? Ale po dwóch niebieskich czasami tam jakiegoś szpaka rzucą. Aha, no, czyli zostaje to tamto z genów. Zostało. No tu mamy właśnie Borkera, widziałem, był Xerora. Dobrze, czyli mamy te gołębie. O.